witam serdecznie na kolejnym filmie do matury z fizyki, dokładnie 3 tygodnie, a dzisiaj zabieramy się za zadanie z optyki geometrycznej. Przypomnijmy sobie teraz podstawową konstrukcję obrazu powstającego w soczewce skupiającej. Z przedmiotu, a dokładnie z danego dowolnego punktu przedmiotu, prowadzimy trzy charakterystyczne promienie. Ten, który jest równoległy do tak zwanej głównej osi optycznej, to jest ta prosta na środku, przechodząca przez środek soczewki, to po przejściu przez soczewkę taki promień dalej przechodzi przez ognisko tej soczewki. Promień, który przechodzi przez środek soczewki, dalej nie odchyla się, nie zmienia swojego kierunku rozchodzenia się, a promień światła, który przechodzi przez ognisko, po przejściu przez soczewkę dalej biegnie równolegle do tej osi optycznej. Teraz bardzo ważne, co jest często pomijane w różnych opracowaniach czy podręcznikach, to wszystko, o czym mówimy, jest tylko pewnym przybliżeniem, ale bardzo dobrym przybliżeniem wtedy, kiedy te promienie padające na soczewkę padają pod niewielkimi kątami w stosunku do tej głównej osi optycznej oraz są możliwie blisko środka soczewki. I jest to tak zwane przybliżenie przyosiowe. Teraz spróbujmy nasz przedmiot przesuwać coraz bliżej. Widzimy, że obraz oddala się. No, bliżej przedmiot, obraz jest coraz dalej. Więc jeżeli ten przedmiot przybliżymy bardzo, 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 bardzo blisko ogniska, zauważamy, że te promienie są już prawie równoległe. A więc to oznacza, że jeżeli przedmiot umieścimy dokładnie w ognisku, to jego obraz nigdy nie powstanie albo powstanie w nieskończoności. A takie promienie wychodzące z przedmiotu po przejściu przez soczewkę skupiającą tworzą wiązkę równoległą. Tyczy się to dowolnych promieni takiego przedmiotu znajdującego się w ognisku. Więc można odwrócić sytuację i stwierdzić tak. Skoro na soczewkę padałaby wiązka takich promieni równoległych do siebie, ale niekoniecznie równoległych do głównej osi optycznej, równoległych tylko do siebie nawzajem, to po przejściu przez soczewkę skupiającą te promienie przecięłyby się dokładnie nad miejscem, gdzie znajdowałoby się jej ognisko. I ten fakt wykorzystamy do pewnego zadania maturalnego. A teraz pora na treść naszego zadania. W szkole często rysowaliście obrazy powstające w soczewkach skupiających i rozpraszających. Dla uproszczenia przyjmuje się, że taki symbol oznacza soczewkę skupiającą. Tu mamy powtórkę z rozrywki, to co mówiliśmy wcześniej. Przedmiot, obraz, soczewka skupiająca i bieg trzech promieni charakterystycznych. Równoległego do osi optycznej, czyli dwójki, przechodzącego przez środek soczewki jedynki i przechodzącego przez ognisko, a dalej biegnącego równolegle, czyli trójki. A dalej piszą nam autorzy zadania o nieco innym sposobie wyznaczania kierunku promieni przechodzących przez soczewkę. Na czym to wszystko polega? Załóżmy, że ktoś nam poprowadzi promień tak jak na rysunku numer 2, no i w takim razie on ani nie przechodzi przez środek soczewki, ani ta dwójka nie jest równoległa do osi optycznej, więc dlaczego dalej miałby się rozchodzić w tym kierunku? Skorzystajmy z tego, o czym mówiłem na samym początku. Do tego promienia prowadzę drugi promień równoległy, ale taki, którego bieg będę znał. Naturalnym wyborem wydaje się promień, który przechodzi przez środek soczewki, ponieważ nie zmienia kierunku rozchodzenia się. Mamy zatem dwa promienie do siebie równoległe przed soczewką, dwójka i trójka. A mówiłem na samym początku, że wiązka promieni równoległych po przejściu przez soczewkę przecina się w punkcie, który znajduje się nad ogniskiem, a więc tego punktu przecięcia tych dwóch promieni po przejściu przez soczewkę należy szukać
No, gdzieś na tej prostej, a uwzględniając już cały trójwymiar i całą trójwymiarową przestrzeń, gdzieś na tej płaszczyźnie. No więc ten promień trójka z tą płaszczyzną będzie się przecinał w tym punkcie. I przez ten punkt, który zaznaczyłem zieloną kropką, musi przejść promień numer 2, gdy będzie przechodził przez soczewkę. No i tak wyznaczamy jego kierunek rozchodzenia się. Oczywiście on również bierze udział w powstawaniu tutaj obrazu CD naszego przedmiotu AB. Przystępujemy do omawiania poleceń. Obrazem punktu A w soczewce skupiającej jest punkt B. Wyznacz konstrukcyjnie na poniższym rysunku położenie soczewki i położenie ognisk w soczewce skupiającej. Jak kojarzymy wcześniejsze rysunki, to jeżeli byśmy uznali, że ten punkt jest jakimś punktem przedmiotu, którym byłaby powiedzmy taka nasza strzałka, to prowadząc sobie promień z wierzchołka tej strzałki do punktu B, który to punkt B byłby wierzchołkiem strzałki, która byłaby obrazem, byłoby to mniej więcej właśnie tak. Czyli tutaj mielibyśmy przedmiot, a tutaj obraz tego przedmiotu. No ale widzimy, no, który z promieni nie zmienia kierunku rozchodzenia się po przejściu przez soczewkę. Ten, który przechodzi właśnie przez jej środek. A więc soczewka skupiająca, no, musi znajdować się w tym miejscu. Zaznaczamy, że jest to soczewka skupiająca. No dobrze, ale jak wyznaczymy ogniska tej soczewki? Jeżeli promień światła rozchodzi się z danego przedmiotu, z danego punktu w przedmiocie w taki sposób, że jest równoległy do osi optycznej, po przejściu przez soczewkę załamuje się tak, że przechodzi przez ognisko. A więc położenie jednego z ognisk naszej soczewki skupiającej znajduje się w tym punkcie. Jak wyznaczymy położenie drugiego ogniska? No to promień światła przechodzący przez to ognisko po przejściu przez soczewkę dalej jest skierowany równolegle do głównej osi optycznej, a więc to ognisko po lewej stronie naszej soczewki znajduje się dokładnie w tym punkcie. Na rysunku czwartym, czyli tym poniżej, pokazano bieg promienia A, B, C przez soczewkę skupiającą. Wyznacz konstrukcyjnie na tym rysunku położenie ognisk soczewki. A więc promień AB, jak pada na naszą soczewkę skupiającą, tak się załamuje w tej soczewce, że po przejściu przez tą soczewkę rozchodzi się po tej drodze BC. No to w takim razie, gdzie znajdują się ogniska naszej soczewki? Pamiętamy, że jeżeli dwa promienie były równoległe do siebie i padały na soczewkę, to te dwa równoległe promienie załamywały się w ten sposób, że po przejściu przez soczewkę przecinały się w punkcie, który znajdował się dokładnie nad ogniskiem tej soczewki. Rysuję teraz promień równoległy do tego promienia AB i który przechodzi przez środek soczewki, no bo wiem, że jak przejdzie przez środek soczewki, to nie zmienia kierunku rozchodzenia się. Te dwa promienie równoległe, czyli AB i ten czerwony, który narysowałem, przecinają się w tym punkcie. No ale ten punkt znajduje się tuż nad ogniskiem, albo gdybym, tak jak się powtórzę, analizował to w takiej trójwymiarowej pełnej przestrzeni, ten punkt znajduje się w płaszczyźnie, w której zawiera się to ognisko. Więc prowadzimy tutaj taki odcinek prostopadły tutaj do głównej osi optycznej. No i w tym miejscu znajduje się jedno z ognisk tej soczewki. Pytanie, gdzie jest drugie ognisko tej soczewki? No podobnie, musimy poprowadzić prostą, równoległą do
tego kierunku promienia BC, ale tak, żeby przechodziła nam przez środek soczewki, ponieważ wtedy wiemy, że ten promień nie zmieni kierunku rozchodzenia się. No i ten promień czerwony i ten CB po przejściu przez soczewkę, no, przecinają się w tym punkcie, ale ten punkt znów znajduje się tuż nad tym naszym, pod w zasadzie tym ogniskiem i to drugie ognisko jest tutaj. Wykorzystaliśmy tutaj to, o czym mówiłem na początku filmu. Dziękuję wszystkim, pozdrawiam i do usłyszenia na kolejnym filmie, który będzie niebawem. Cześć!